Bukarki nożne Pogonidek Polutczew odniosły pierwsze zwycięstwo w rundzie wiosennej pierwszej ligi. Zespół Mateusza Sroki pokonał na wyjeździe 2-1 Polonie Środa Wielkopolska. Na boiska wrócili czwarto- i piątoligowcy. Wierzyca ADK w Pelplinie wygrała 4-1 z wyżej notowanym zespołem Anioły Garczegorze, dzięki czemu zachowała szansę na wejście do pierwszej dziesiątki przed podziałem ligi na grupę mistrzowską i spadkową. W rundzie jesiennej po zaciętym meczu Pogoń Pol wygrała w Tczewie z Polonią 2 do 0. Wtedy piękne bramki zdobyły młode i utalentowane Magdalena Sobal i Julia Jędrzejewska. Niedawno informowaliśmy o powołaniu tych zawodniczek na zgrupowanie Talent Pro. Gole tych dwóch piłkarek dały znów Pogoni wygraną w meczu z Polonią, tym razem na wyjeździe. Pierwsza połowa była bezbramkowa, ale toczyła się pod dyktando zespołu Mateusza Sroki. W 49 minucie gola dającego Tczewianką prowadzenie po podaniu Sobal zdobyła Jędrzejewska. W 60 minucie gospodynie doprowadziły do remisu. Strzałem z dystansu tczewską bramkarkę zaskoczyła Patrycja Zięba. 12 minut później zwycięskiego gola strzeliła Sobal po asyście Jędrzejewskiej. Gospodynie bliskie były wyrównania, ale zabrakło im szczęścia. Trzewianki ratował od utraty gola Słupek i Poprzeczka. Pierwsza wygrana w rundzie wiosennej pogoni była jednak zasłużona. Wywalczenie kompletu punktów w Wielkopolsce cieszy, ale niepokoi kontuzja kolana, jakiej doznała w tym meczu Martyna Tryka, środkowa Mocniczka Trzewskiego zespołu w miniony weekend na boiska wrócili piłkarze czwartej ligi i niższych rozgrywek. W Pelplinie Wieżyca zajmująca piętnaste miejsce w tabeli czwartej ligi podejmowała czwarty zespół rozgrywek Anioły Garczegorze. Pierwsza połowa spotkania była wyrównana. Gospodarze stworzyli trzy sytuacje strzeleckie, ale nie zdołali otworzyć wyniku meczu. Trzy minuty po wznowieniu gry w drugiej części spotkania goście objęli prowadzenie. Wierzyca zdołała szybko odpowiedzieć. Niespełna pięć minut później Maciek Meller zdobył gola dającego remis drużynie, Jacka Manuszewskiego. Wierzyca w 60 minucie po szybkiej akcji lewym skrzydłem objęła prowadzenie, a do siatki trafił Łukasz Racki. W 74 minucie kolejną składną kontrę wykończył Meller i było już 3 do jednego dla Pelplinian. W końcówce meczu Anioły dobił czwartą bramką Karol Styś, który z bliskiej odległości na raty pokonał bramkarza gości. Piłkarze i kibice wieżycy jeszcze wierzą w awans do pierwszej dziesiątki przed podziałem rozgrywek na grupę mistrzowską i spadkową. Podział ten nastąpi za dwie kolejki. W następnej Pelpinianie zyskają trzy punkty za walkower z sokołem z który wycofał się z rozgrywek. O awansie do grupy mistrzowskiej może zdecydować wyjazdowy mecz wierzycy z MKS Władysławowo.